Witam serdecznie na moim kanale. Wszystkie raczki. Tasuję dla Was karty. Czytanie jest dzisiaj na kwiecień. Czytanie na kwiecień dla raczków. Co dla raczków się wydarzy? Co u raczków? Kwiecień, kwiecień. Miesiąc, kwiecień. Raczki. Ok. Odrobinka więcej miejsca. Ok. Raczek. Praca. Samopoczucie. Miłość. Ok. Raczek. Praca. Samopoczucie i miłość. Co jest przed Wami ukryte? Oraz rada. Dobrze, osoby z Waszego otoczenia. Ok, dobrze. Moi drodzy, w kwietniu tutaj Wy przedstawiacie się jako osoby takie błyskotliwe. Dużo będziecie mieli pomysłów, kreatywność będzie dla Was znana tutaj w tym miesiącu, także jeżeli macie pomysły na jakieś przedsięwzięcia, jest to bardzo dobry pomysł i czas na właśnie realizację tych planów. Tak samo mówi to karta gwiazdy i tak samo karta słońca. Tutaj wokół Was po prostu Wy macie ten miesiąc bardzo szczęśliwy. Tutaj możecie też spróbować zagrać, na przykład wygrać jakąś sumę, na przykład na jakiejś loterii, czy w lotto, czy w zdrabkach. Tutaj się prezentuje to tym, że macie bardzo, bardzo dużo szczęścia ogólnie w tym kwietniu. Dla osób, które są chore, mogłaby tutaj przyjść informacja na temat tego, że jest rozwiązanie tutaj, po prostu możliwość tutaj wyleczenia tej choroby. Niektóre osoby zostaną wyleczone tutaj z niektórych schorzeń. No i to jest właśnie bardzo fajna tutaj dla Was karta, moi drodzy. Także pomyślność tutaj dla Was jak najbardziej. Co się kryje jeszcze pod Waszym znakiem tutaj? Co się ukrywa? Co się tutaj ukrywa pod Waszym znakiem? Paś mieczy, moi drodzy. Paś mieczy, no tutaj są działania, które Wy będziecie podejmowali i one będą się zakończały ze skutkiem, moi drodzy, pozytywnym. Także działajcie. Nic tu nie jest ukryte, coś złego, jakieś sytuacje, które mogłyby Was zaskoczyć. Tutaj jest bardzo, bardzo dla Was super, dla Was Wasza energia, która Was otacza, która do Was będzie przychodziła. Jest to bardzo dobry czas, moi drodzy, tutaj na realizację wielu przedsięwzięć. Jeżeli chodzi o pracę tutaj, w pracy zaczynacie działać, podejmować pewne tutaj takie plany, przemyślenia, które wcześniej, może w poprzednich miesiącach tutaj już myśleliście na ten temat, drogie raczki, to tutaj zaczynają się one realizować. Coś tutaj się zadziewa, tak jak też może to mówić ta Wasza energia, po prostu to Was będzie popychało do tego, żeby te plany realizować. I Wy tutaj, tak samo mówi to karta ośmiu różdżek i króla mieczy, tutaj o tym, że Wy będziecie w pracy na pewno nie bierni, a będziecie tutaj wykonywać bardzo dobrze swoją pracę, innowacyjnie. Jeżeli macie swoje przedsiębiorstwa jakieś, no to bardzo dobrze one będą tutaj Wam prosperowały. Będzie ruch jak bardzo do przodu. Jeżeli chodzi o samopoczucie Wasze, będziecie mogli mieć wrażenie, że nie do końca zostajecie wysłuchiwani lub nie wszystkie informacje do Was trafiają tutaj, aczkolwiek będziecie dbali w tym miesiącu bardzo o siebie, przede wszystkim o siebie, o swój wygląd, o swoje zdrowie fizyczne, o swoje w ogóle zdrowie będziecie tutaj, moi drodzy, dbać. Także nie pozostawiacie siebie na drugim planie w tym miesiącu w kwietniu. Bardzo dobrze, no fajna karta.
Dobrze, i teraz miłość, moi drodzy. W miłości tutaj, co prawda, niektóre raczki, jeżeli mają jakieś tajemnice, muszą uważać, żeby tutaj nic nie wyszło na jaw. Musicie bardzo uważać, bo ludzie będą dociekliwi, albo wy będziecie się troszeczkę w tym tutaj mieszać. Też, jeżeli chodzi o tutaj rozmowy takie, gdzie byście chcieli z waszym partnerem tutaj dokonać jakichś zmian w życiu, czy przeprowadzki, czy kredytów, czy nowych przedsięwzięć, cokolwiek byście chcieli, to wy bardzo dobrze będziecie potrafili to swojemu partnerowi przedstawić, że to będzie miało ręce i nogi i będzie po prostu jasne dla waszego partnera i będzie miało też sens, bo wy tutaj się przedstawiacie jako po prostu wiedzący, czego wy chcecie i to też z taką właśnie energią pewności siebie, wiedzy, dużej wiedzy przede wszystkim. A jeszcze tutaj położę karty, bo już przeczytałam. Aha, jeszcze powiem dla singli tutaj. Sytuacja dla singli może być taka, że wy będziecie, drogie raczki, mieli w tym miesiącu bardzo dużo osób, które będzie tutaj próbowało z wami nawiązać kontaktu. Drogie single, tutaj ten miesiąc na pewno nie będziecie narzekać na brak tutaj zainteresowania od płci przeciwnej. Teraz, co ukryte jest przed wami tutaj w pracy? Co jest ukryte przed wami w pracy? Co jest ukryte? Co mogłoby się tutaj schować? Czy co próbuję się tutaj schować w pracy? No, tutaj się próbuje schować, moi drodzy, powstanie takie po prostu nowych, do zmian. Nowe techniki tutaj działania, podejmowania działań, inna realizacja planów, inny sposób tutaj będziecie działać. No i też no, tutaj nic przed wami widocznie nie jest po prostu ukryte. To samo, co mówiłam wcześniej, tak, to też jest tutaj potwierdzone, że wszystko jest tutaj prawdziwe, moi drodzy. Nie ma żadnych druczków małych. Teraz na samopoczucie, co jest przed wami ukryte, czy coś się tutaj ukrywa? Samopoczucie, Rysiu. Samopoczucie. Co, Rysiołek? Co jest przed wami ukryte? Samopoczucie. Okej. Dobrze, moi drodzy, przed wami tutaj na wasze samopoczucie jest ukryte, że wy tutaj w pewnej kwestii nie będziecie na coś zwracać uwagi. To też może mówić o tym, że tutaj właśnie to, co będzie się wam wydawało tutaj, że jesteście nie do końca wysłuchani lub nie docierają do was tutaj informacje, no to tak naprawdę tutaj jest coś, czego wy tutaj nie zauważacie, jakiś szczególik. Także być może nie rozmawiacie na przykład z tymi osobami, z którymi powinniście. To też jest właśnie taka tutaj informacja. Może powinniście zapytać się kogoś innego, kogoś bardziej doświadczonego w pewnych sytuacjach. Także no, niech wam to da do myślenia, co wtedy powinniście, moi drodzy, zrobić. Na miłość, co jest przed wami ukryte. Dla związków i dla singli. Co jest przed wami ukryte tutaj? W kwietniu na miłość. No, moi drodzy, tutaj jest przed wami ukryte dla związkowców. Że tutaj powinno i powinno być dla was ważnym atmosfera rodzinna, spędzanie czasu z rodziną najbliższą, z dziećmi, z żoną, z mężem, i tutaj właśnie poświęcać im dużo czasu. I to w miłości tutaj nie powinniście o tym zapominać w priorytecie. Także nie tylko kariera, ale pamiętajmy, że mamy jeszcze życie prywatne.
A dla singli karta ta mówi o tym, że by właśnie też nie zapominać się tutaj za bardzo w tych relacjach takich wielu, tylko skupić się na tym, że osoby, które chciałyby mieć partnera stałego i utworzyć jakiś konkretny związek, to niech nie zapominają tutaj o tym właśnie, żeby kierunkować się takimi tutaj aspektami w charakterze po prostu osób, które poznajecie. Także osoby takie, które po prostu nadawałyby się do stałego związku i też by tego chciały. Co jest przed Wami ukryte ogólnie w kwietniu? W kwietniu przed Wami ukryte jest, moi drodzy, że Wy nabierzecie jakiegoś doświadczenia nowego. Nowe doświadczenie do Was przychodzi. I tutaj to jest na całe takie podsumowanie tego kwietnia. Także wydarzy się tutaj coś, co po prostu Wy zapamiętacie na zawsze, do końca życia. Coś tutaj się wydarzy i to będzie pozytywne wydarzenie, moi drodzy, bo Wy tutaj jesteście nastawieni właśnie tak, jakby to byłby Wasz taki skarb znaleziony. Także jest to pozytywna karta. To będzie dla Was bardzo ważna, istotna sprawa. A przed Wami ukryte na ten cały kwiecień jest możliwość blokady. Jest możliwość blokady. Ta karta najczęściej się pojawia w związkach. I tutaj, moi drodzy, ta karta mówi zazwyczaj o po prostu zbyt dużej ilości osób w Waszym otoczeniu, które moglibyście darzyć uczuciem takim romantycznym, miłosnym. Tutaj ona się pojawia, jeżeli właśnie jest tak, że jest więcej niż jedna osoba w związku i tutaj po prostu myśli są bardziej rozerwane. Też dlatego może tutaj karta mówić o tym, żeby w miłości przede wszystkim tutaj skupić się na rodzinie, moi drodzy. Jeżeli chodzi o osoby z Waszego otoczenia, no to tutaj osoby z Waszego otoczenia będą bardzo w takiej intelektualnej, można powiedzieć, sferze. Także będziecie mieli ten kwiecień dosyć taki burzliwy, nieburzliwy, ciężki taki. To nie będą proste, takie zwykłe, takie luźne rozmowy, tylko większość ludzi będzie poruszało tematy takie, które będą wymagały wiele wysiłku po prostu dla Was, żeby tutaj się dobrze porozumieć. A co jest ukryte w tym otoczeniu? Co jest ukryte w tym otoczeniu raczki? Ukryte w tym otoczeniu jest to, że ktoś tutaj chciałby po prostu chciałby mieć wiele korzyści dla siebie z pewnych rzeczy tutaj. Także uważajcie, moi drodzy, na osoby, które mogłyby po prostu dołki pod wami kopać. No dobrze, moi drodzy, to było czytanie na kwiecień dla Was. Mam nadzieję, że będziecie mieli bardzo fajny miesiąc i zapraszam Was do kolejnych czytań. Trzymajcie się cieplutko. Cześć!